Puls Biznesu. Do słuchania. Przyjrzyjmy się teraz finansom w tenisie od strony mikro, a nie makro. Za chwilę usłyszycie odpowiedź na pytanie, czy kariera zawodowego tenisisty jest możliwa bez wsparcia finansowego rodziców. Udzieli jej Lech Sidor, wielokrotny mistrz Polski w tenisie, były dyrektor sportowy Akademii Legii Warszawa, również komentator Eurosportu oraz do niedawna członek zarządu Warsaw Sports Group. To agencja, która reprezentowała Igę Świątek, ale już tego nie robi, bo umowę wypowiedział ojciec zawodniczki Tomasz. Ten wątek w rozmowie z Lechem Sidorem powróci, zacznijmy jednak od pytania, czy można zostać dobrym tenisistą bez wsparcia finansowego rodziny? Odpowiedź jest jedna, to jest niemożliwe tak naprawdę, bo my możemy zakładać różnego rodzaju budżety, a zaczyna się od tego, czym dysponują rodzice na początku. Bo jeżeli dziecko przejawia jakiś talent, jakieś oznaki talentu, charakteru, zamiłowania, żyłkę ruchową, no wszystko co związane z tymi cechami potrzebnymi, żeby w ogóle zacząć grać, to na początku nie jest to droga impreza, bo są różnego rodzaju szkółki, są różnego rodzaju grupy, gdzie dziecko może się zgłosić, przejść wstępną weryfikację i zostać zakwalifikowanym do lepszej, gorszej grupy, mniejszej, większej. To też jest kwestia budżetu, ale to są drobne pieniądze, bo to jest kilkaset złotych tygodniowo. Można pójść właściwie trzema drogami. Pierwsza taka dosyć prosta droga to poprzez dojścia klubowe, poprzez strony internetowe, różnego rodzaju ogłoszenia i tak dalej, dotarcie do trenerów, którzy prowadzą szkolenie indywidualne. Tego się trzyma większa część, nazwijmy to, społeczeństwa tenisowego, bo wtedy wydaje im się, że mają większą kontrolę nad tym, co się dzieje na korcie. Oczywiście kosztuje to dużo więcej pieniędzy, bo trening jeden na jeden z trenerem to jest właśnie tak jak mówisz, to jest wynajęcie kortu, kilkadziesiąt do 100 zł zimą za godzinę w lepszych klubach, gdzie jest ogrzewanie, hala, nie ma balonu, nic tam nie dmucha, nie wyje i jest zawsze ciepło. To jest tak między 100-110 zł. No i prawdopodobnie drugie tyle to jest godzina trenera, więc tutaj łatwo policzyć, żeby dziecko te pierwsze kroki postawiło w tenisie. To tych godzin w tygodniu minimum 3-4 musi być. To sobie łatwo możemy policzyć, że taki trening to 200 razy 4 to 800 tygodniowo. Tygodni jest 4 z założenia, więc to już nam się robi całkiem niezła średnia krajowa. Natomiast nie jest to zawsze potrzebne, żeby takie dziecko na solo grało z trenerem, bo w tych najmłodszych latach ważne są nawyki, ważna jest asymilacja taka społeczna. Dobrze, żeby w grupie się rozwijało, gdzie jest też rywalizacja, oczywiście na zdrowych zasadach, więc tutaj ja uważam, że najlepszą drogą jest właśnie taka droga poprzez dotarcie do klubu, do sekcji tenisowych, żeby dziecko miało takich, no powiedzmy, sparring partner to za dużo powiedziane, ale żeby miało konkurentów w grupie dzieciaki, z którymi będzie się rozwijało. Czteroosobowe, pięcioosobowe grupy to prawdopodobnie w granicach 50 zł jest koszt, może troszeczkę więcej koszt jednorazowych zajęć, więc jeżeli założymy, że będzie grało dwa razy w tygodniu, w zupełności to wystarczy, to ten koszt w granicach maksymalnie 1000 zł miesięcznie można ponieść. Porównując tenisa do innych sportów, to tutaj wydaje się przynajmniej okiem laika gdzieś tam z boku, że tenis raczej do najbardziej kapitałochłonnych nie należy. Owszem, kort nie jest najtańszy, ale właśnie jeżeli trenuje się w klubie, to część tego wydatku rozkłada się na więcej osób. Nie trzeba mieć drugiego sprzętu, tak jak w przypadku narciarstwa czy sportów typu windsurfing. Czy to jest tak rzeczywiście już z twojej perspektywy, że to nie jest bardzo kapitałochłonny sport, patrząc na to od tej strony? Nie wygląda to źle na początku, bo mówimy tak jak zaczęliśmy od 5-6-latków, którzy sobie grają dla zabawy. Koszty rakiety to rzeczywiście są grosze, bo to można w granicach 100 zł kupić całkiem przyzwoity sprzęt. Finansowe kłopoty zaczynają się wtedy, kiedy mamy 9-10-latków dobrych, którzy już rokują i opinia z przynajmniej kilku stron jest taka, że warto w danego dzieciaka zainwestować. Tu się zaczynają delikatne finansowe schody, a mówimy o 10-latku, który musi skonfrontować swoje umiejętności już z resztą Polski. Nie może tylko się dusić we własnym sosie, nie może grać w Warszawie czy w najbliższych okolicach, bo tutaj po prostu jest za mała konkurencja. I wtedy... Na jaki poziom z kosztami wtedy wchodzimy?
no wchodzimy przynajmniej na 5000 miesięcznie. To w ogóle nie ma dyskusji, dlatego że musi pojechać opiekun, tata, mama, dziadek. Tu się nie puszcza 10-latków z trenerem. I tu cały czas mówimy o inwestycjach rodzinnych, tak, w rozwój takiego zawodnika, bo na tym poziomie nie ma możliwości, żeby pozyskiwać jakichś sponsorów w wieku 10 lat. Nie ma szans. Nie, to są bajki. Jeżeli ktoś powie, że 10-latek ma sponsora, to znaczy, że dziadek ma fabrykę pierników, nakleił mu logo na rękaw i młody jest dumny z tego, że dziadek go sponsoruje. Dziadek założył pseudo fundację, finansuje małoletniego, odciągając sobie troszeczkę z kosztów, ale to też nie do końca jest jasne i przejrzyste. Brzmisz, jakbyś kilka już takich historii w życiu zobaczył. Znaczy, przeżyłem takich i widziałem na te przysłowiowe własne oczy kilkadziesiąt takich historii, więc śmiało mogę zakładać, że wiem, o czym mówię. 10-latek generuje 5000 koszty i z reguły to jest tak, że sukces, jeżeli osiągnie, dajmy na to, no zakładam, pojedzie z Warszawy do przysłowiowej Łodzi ze zrzeczonym dziadkiem, pojadą dzień wcześniej, będą spali w hotelu będą jedli, jest spisowe, jest benzyna, jest czas, jeżeli jeszcze są zaangażowani, mają trochę więcej pieniędzy, wezmą ze sobą trenera, kolejne miejsce w hotelu, kolejna gęba do wyżywienia i trzeba mu zapłacić jakąś dniówkę, jakieś warunki, na które się wcześniej umówili. Także te 5000 przy 10-latku dobrym, który gra już na poziomie ogólnopolskim, to jest minimum. Niezbędne minimum, żeby zaistnieć, bo jeżeli on wygra jeden turniej w Łodzi czy w Bydgoszczy, to apetyt będzie rósł w miarę jedzenia. Przestają ludzie myśleć trzeźwo, zaczyna się gra na emocjach. Jeżeli wygrał dwa, no to dlaczego nie wygra trzeciego i czwartego? Więc mieliśmy jechać na dwa, jedziemy na cztery. Nie będziemy jedli mięsa w tym miesiącu. I to tak wygląda trochę na taką pogoń za, szczerze powiem, nie do końca wiem czym, ale takich układów rodzinnych są, uwierz mi, setki w Polsce i to cały czas jest nadzieja, że coś z tego wyrośnie. Potem przychodzi trochę zimny prysznic, dlatego że wejście w oficjalne kategorie międzynarodowe, czyli do lat 12 i do lat 14, które są rozgrywane pod egidą tzw. ETY, European Tennis Association, to już jest finansowy dramat, można powiedzieć, w stosunku do tego, co było do tej pory, o czym rozmawialiśmy. Dlatego, że tutaj dochodzą... Z wyjazdów po województwie robią się wyjazdy po kontynencie. Robią się wyjazdy po kontynencie. Oczywiście nie zapominamy cały czas o wyjazdach krajowych, no bo przecież trzeba walczyć o prymat w kraju, bo jeżeli będziemy w pierwszej piątce, to jedna firma, Head, Babolat czy inna, może takiego dzieciaka już przysponsoruje w sprzęt, więc zejdzie nam trochę z tego budżetu domowego kilka tysięcy złotych, bo taki 12-latek już nie gra jedną rakietą, już nie gra w pepegach, w których inni biegają na WF-ie w szkole, już musi mieć dobre buty, już musi mieć dobre rakiety, no a jak ogląda telewizję, to widzi swoich idoli w strojach, których też chciałby grać, więc nie możesz odmówić takiemu małolatowi kupienia stroju Nike'a czy innego Adidasa, jak on jest mistrzem regionu mazowieckiego do lat 12, prawda? No i zaczynają się wyjazdy. Wyjazdy są z reguły takie, że zanim 12 i 14-latkowie osiągną w miarę niezły ranking, a ja akurat ze swoją zawodniczką przeszedłem drogę od A do Z, jeżeli chodzi od 10 do 16 lat, praktycznie dzień w dzień mógłbym napisać książkę. No z tym, że zwieńczeniem tej drogi był występ w turnieju Masters, czyli w ósemce najlepszych w Europie, a po drodze czwarte miejsce w klasyfikacji ETA do lat 14, więc wiem, powiem tylko tak, nie było mnie czasami 8 miesięcy w domu, ponieważ byłem non-stop w trakcie wyjazdów z jednego na drugi, czasami takie tournée 3-4 tygodniowe, powrót na tydzień, odbudowa, jakieś leczenie kontuzji, trochę treningu i z powrotem jazda, żeby nie wypaść z tego pociągu, który cały czas jedzie. Bo na 12-14-latki w czołówce już zaczynają troszkę inaczej federacje patrzeć. Z tego, co mówisz, raczej wynika, że bez tego bogatego wujka z fabryką pierników raczej się nie obejdzie, jeżeli chodzi o karierę sportową tenisisty. Nie ma żadnych szans. Nie ma żadnych szans. Mówię, tak? to hipotetyczny ten wujek czy dziadek z piernikami jest w naszej rozmowie, natomiast powiem tak, jeżeli ktoś w Polsce zarabia między 8 a 10 tysięcy brutto, czy w korporacji, czy prywatnie, jeżeli jest takie pieniądze w stanie wygenerować, to nie ma żadnych szans, żeby ten człowiek był zawodowym tenisistą.
to będzie też wątek, który w tym podcaście jakoś tam będzie się przewijał w związku z tym, co ostatnio wydarzyło się z Igą Świątek. Czy chciałbyś coś skomentować w tej kwestii? Tego nie chcę komentować, bo mówię, to nie jest sprawa, która mnie dotyka osobiście. Wiem tylko, że bo byłem przy powstawaniu całego układu i też zapewniałem niejako swoją osobą, swoją opinią, bo przecież do czegoś ten dyrektor sportowy jest potrzebny, jeżeli przyszli sponsorzy i to bardzo byli poważni gracze i pytali nas, czy Świątek ma szansę na granie, jak ja to nazywam, w telewizorze, no to kto miał odpowiedzieć? No przecież to nie mógł odpowiedzieć prezes Bochenek, ani jego prawa ręka, ani prawnik, tylko to wszyscy patrzyli na mnie. No to powiedziałem tak, że ona będzie grała. Dla mnie jest warta inwestycji każdych pieniędzy i to pozostawiłem już tej drugiej stronie. Moja opinia była taka, nie wiem, czy radzili się kogoś innego jeszcze, natomiast podjęli decyzję między innymi na podstawie mojej opinii i mam taką satysfakcję do dzisiaj, że się nie pomyliłem. Tego typu spory właśnie o pieniądze w sytuacji, kiedy zawodnik okazuje się przewyższać potencjał ten, który wstępnie był zakładany, bo prawdopodobnie w przypadku Igi Świątek właśnie tak było. Często się zdarzają tego typu historie. Tu się nie zgodzę, bo ja byłem gotowy przysłowiową głowę pod topór położyć, że ona będzie grała na bardzo wysokim poziomie, że to będzie czołówka świata. I to między innymi na tej podstawie ludzie byli włożyć ogromne pieniądze. I te pieniądze zostały włożone ogromne, bo bez tych pieniędzy Świątek by nie było dzisiaj w telewizorze i cała Polska by nie piała z zachwytu na temat Świątek. Bo kulisy tego są zupełnie inne niż to, co się przedstawia w mediach społecznościowych, w ogóle w mediach, w radiu, prasie, telewizji. To są zupełnie inne... No to może słuchacze Pulsu Biznesu do słuchania usłyszą o tych kulisach. Powiedz coś więcej, dlaczego to było możliwe. Ja nie jestem uprawniony do zdradzania tych szczegółów zakulisowych, bo nie mój podpis widnieje na umowie. Gdyby tak było, gdyby ten podpis był, to jak najbardziej, bo bym też trochę walczył o co teraz walczy WSG. Wiem tylko, że sprawa powinna być rozwiązana fair, bo WSG gra fair w tej sprawie i naprawdę zachowują się chłopaki porządnie, natomiast druga strona nie do końca jestem przekonany, że gra zgodnie z regułami. Trochę mnie to dziwi, bo pan Tomek Świątek to przecież jest olimpijczyk, sportowiec, a sportowcy generalnie znani są z tego, że honorowych umów dotrzymują. No ale to już jest, to wiadomo, że im głębiej w las, tym więcej grzybów i to odnoszę do tego, im lepiej się gra, więcej jest pieniędzy, więcej sponsorów, więc się potem zapomina o tych, dzięki którym człowiek po prostu miał szansę zagrać i miał szansę zaistnieć, a to, że ona już tak szybko osiągnęła takie sukcesy, to właśnie między innymi dzięki WSG, dzięki tym ludziom, którzy się zaangażowali, zgromadzili pieniądze i mogła wystartować. A jak się okazuje, mogła wystartować i dosyć wcześnie wystrzelić, więc to jest dla mnie sprawa oczywista. Natomiast dla innych sprawą oczywistą nie jest, skoro są sprawy w sądzie, złożone pozwy i tak dalej, i tak dalej. No jest to trochę takie nasze polskie tenisowe bagienko, ale i trochę mnie to dziwi, no ale no cóż, no wiadomo, że jak możesz nie oddać czegoś, to nie oddajesz, a jak musisz, no to musisz, no jak ci ktoś zmusi do tego. Ktoś inny powiedziałby typowy spór natury gospodarczej, skoro w grę wchodzą duże pieniądze. Myślę, że Tomasz Świątek będzie miał szansę za chwilę odnieść się do tego w podcaście Puls Biznesu do słuchania. A swoją wersję tej historii opowiedział Lexitor, były mistrz Polski, trener, były członek zarządu WSG, komentator Eurosportu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.